Witajcie! Dzisiaj religia najbliższa chyba większości z nas, czyli chrześcijaństwo. W tej religii psa można znaleźć przede wszystkim w Biblii, ale też w życiorysach świętych. W Biblii psy wspomniane są około 40 razy. Oczywiście liczba ta może się różnić w zależności od tłumaczenia. I w ich przypadku mamy do czynienia z symboliczną polisemią, to znaczy są one jednym symbolem, który może mieć wiele znaczeń. Przede wszystkim są zwierzętami nieczystymi. Żywiły się zwłokami ludzkimi, widywane były na polach bitewnych i rozszarpywały ciała wojowników, co było dla pokonanych ogromną hańbą. Oraz przebywały w okolicach ludzkich siedlisk, będąc zagrożeniem dla mieszkańców. Występują jako symbol człowieka głupiego. Obrazują złoczyńcę. Opisuje się nimi fałszywego nauczyciela. W księdze Koheleta znajduje się stwierdzenie, że lepszy jest żywy pies niż lew nieżywy. Stawia ono psa w roli grzesznika. W księdze powtórzonego prawa zarobek uzyskany przez mężczyzn korzystających z prostytucji sakralnej określany jest właśnie zapłatą dla psa. Natomiast w Apokalipsie świętego Jana psami określani są grzesznicy nie mogący wejść do nieba. Psy określone są nieświętymi w księdze wyjścia, kiedy Bóg ustanawia prawo moralne i oznajmia, że ludzie będą dla Niego świętymi i nie będą jeść mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, tylko rzucą je psom. Również w Ewangelii według świętego Mateusza psy razem ze świniami symbolizują osoby, które mogą zbezcześcić to, co święte. Słowem pies określa się też w Biblii pogan. Kiedy Syrofenicjanka, poganka, prosiła Jezusa o uzdrowienie jej opętanej córki, ten odpowiedział: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Symbolizują też obżarstwo, a ich pazury zło, z którego tylko Bóg może uratować. W Piśmie Świętym określenie kogoś psem było od razu, tak jak w przypadku rozmowy Dawida z Filistynem. Oznaczało też pogardę. W psalmie 59 pojawia się porównanie przeciwników do psów, chcąc pokazać ich nieustanne postępowanie pełne nienawiści i żądzy zysku. W Księdze Wyjścia pojawia się przysłowie, iż u Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło. Oznaczało to, że Izraelitów nie spotka żadne nieszczęście. Tak negatywne podejście Biblii do psów mogło być formą walki z religiami politeistycznymi, np. kultem Anubisa. Wierzono też, że psy były w tamtych czasach użytkowane przez ludzi do pomocy pasterzom i pilnowania trzody. Jednak poza zwierzęciem użytkowym nie darzono ich dodatkowo żadnymi dobrymi względami. W jednym fragmencie były też symbolem niegodnych pasterzy. Niejednoznaczne jest natomiast porównanie do psów wojowników pijących chłopczywie wodę, których wybiera Gedeon w Księdze Sędziów. Możliwe, że chodziło o pośpiech w zaspokojeniu pragnienia, aby w każdej chwili być gotowym do walki. Lub wybrani zostali ze względu na swoją małość. Wybrani mogli zostać tylko ci, którzy są godni pogardy, aby pokazać, że zwycięstwo nie jest dziełem człowieka, ale Boga. Jednak w Biblii znajdują się także fragmenty stawiające psa w dobrym świetle, choć niewątpliwie jest ich o wiele mniej. W Księdze Tobiasza, gdy Tobiasz wraz z aniołem Rafałem udaje się na wyprawę do Medii, towarzyszy im pies. Tylko on zdaje się rozpoznawać w Rafale anioła. W momencie powrotu pies nadal im towarzyszy, a w tłumaczeniu Jakuba wujka wybiega przed nimi i radośnie merda ogonem. Może to wskazywać na podobieństwo do głosicieli Ewangelii, którzy zapowiadają przybycie Chrystusa i radują się z przyjścia Zbawiciela, a także nawiązywać do roli psa jako pomocnika pasterza, którym tak często określał się Jezus. Możliwe też, że pierwotnie w opowiadaniu pies miał większą rolę, ale została ona pominięta w celu zwiększenia powagi sytuacji. Według badaczy pozytywne przedstawienie psa może być oznaką wpływu w innych kultur, m.in. perskiej, w której to psy broniły ludzi przed demonami. Pies może też sugerować czas, w którym toczyła się historia, czyli przełom VIII i VII wieku przed naszą erą. Sama księga natomiast napisana została już w okresie helenistycznym, a obecność w niej psa jest jedną z oznak helenizacji. Pomimo wielu niejasności, jaką rolę odegrał pies w wędrówce Tobiasza, niewątpliwie nie posiada tam negatywnych znaczeń.
Warto jednak zaznaczyć, że cała Księga Tobiasza jest uznawana wśród protestantów jedynie za apokryf, czyli utwór o tematyce religijnej, ale nie zaliczany do ksiąg świętych. Drugim takim fragmentem, gdzie pies jest przedstawiany pozytywnie, jest przypowieść o Łazarzu w Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy owrzodzony żebrak leżał u bram pałacu bogacza, przychodziły do niego psy i lizały jego wrzody. Były więc istotami pomagającymi ubogiemu, choć same były zwierzętami uznawanymi za nieczyste. Według jednej z interpretacji, psy te były symbolem bezinteresownego miłosierdzia, okazywanego innym i są wspaniałym wzorem do naśladowania dla chrześcijan. Psy pojawiają się również w związku ze świętymi. U świętego Augustyna określenie kogoś psem oznaczało heretyków, którzy powinni zostać wykluczeni z kościoła, gdyż ich szczekanie uwłacza Chrystusowi. Na specjalne miejsce zasługuje też pies w historii świętego Rocha. Podczas jego powrotu do Francji zaraził się dżumą. Zarażony zaszył się w lesie i oczekiwał na śmierć. Ale znalazł go pies, który lizał jego rany, przynosił jedzenie i dzięki niemu Roch był w stanie wrócić do pełnienia swojej posługi. Na ikonografiach Roch przedstawiany jest z psem, często też trzymającym w pysku chleb. Kolejnym ciekawym przypadkiem jest rzekomy święty Guinefort, czyli pies okrzyknięty świętym. Historia miała miejsce w XII wieku na terenie dzisiejszej Francji. Pewien rycerz posiadał psa Harta imieniem Guinefort. Pewnego dnia, po powrocie do zamku i wejściu do pokoju dziecka, zauważył jego zniknięcie. Obok znajdował się pies z zakrwawionymi szczękami. Domyślając się, że pies zabił dziecko, rycerz zabił go na miejscu. Po chwili jednak usłyszał płacz dziecka i dostrzegł martwego węża pod przewróconym łóżeczkiem, którego w obronie życia dziecka zagryzł pies. Zdając sobie sprawę ze swojej pomyłki, rycerz pochował psa w studni i posadził naokoło drzewa. W niedługim czasie okoliczna ludność zaczęła odwiedzać grób. Niektórzy zanosili podarki i modlili się do psa o pomoc. Ludzie wierzą, że pies okrzyknięty świętym chroni dzieci i pomimo sprzeciwu kościoła, jego kult trwa do czasów współczesnych. Pies pojawia się też w życiorysie świętego Jana Bosko. W opowieściach pewnego razu Jan dostrzegł, że idzie za nim wielki, szary hart. Gdy dotarł do domu, pies odszedł. Od tego momentu zawsze, gdy święty wychodził wieczorem, towarzyszył mu pies, który nieraz bronił go przed niebezpieczeństwem. Zwierzę to było też towarzyszem w podróży świętej Marii Franciszki, a także pojawiało się jako istotny epizod w życiu świętej Adeli. Za każdym razem, kiedy mowa o udziale psa w życiu świętych, jest on wyłącznie pozytywny. Chociażby jeden z popularniejszych zakonów, zakon kaznodziejski, powstały w średniowieczu, zwany też dominikańskim, oznacza właśnie psy pańskie, z łaciny dominicanes. Nazwa powstała na skutek proroczego snu żony świętego Dominika, kiedy ta była brzemienna. Śniła o psie z pochodnią w pysku, który biegnąc po całej ziemi rozpalał ogień Bożej miłości. Sen miał też oznaczać, że dziecko, które się urodzi, będzie rozpalało ogień, który miał symbolizować światło prawdy na świecie, rozprzestrzeniane przez głosicieli Ewangelii. Było to związane z nauczaniem świętego Grzegorza Wielkiego, który jako symbol kaznodziei ustanowił właśnie figurę psa. Na obrazach ukazujących świętego Dominika można znaleźć psa trzymającego pochodnie w pysku. W dzisiejszych czasach chrześcijaństwo zazwyczaj pozytywnie odnosi się do psa. Stał się on symbolem czujności, wierności i cnoty małżeńskiej. W tradycji chrześcijańskiej istnieje też przekonanie o leczniczych właściwościach psiej śliny. Biorąc to pod uwagę, psi język może być symbolem leczniczego działania pokuty u grzeszników. W związku z symbolem Chrystusa jako dobrego pasterza, pies może stać się symbolem kapłaństwa ministerialnego. Psy oznaczają ludzi pomagających pasterzowi w zachowaniu porządku w trzodzie oraz bronią stada przed wilkami, będącymi w tym przypadku symbolem heretyków. Przykłady pozytywnego traktowania psów można doszukać się i u głów Kościoła katolickiego. Za pontyfikatu Jana Pawła II, podczas mszy świętej w Brazylii, w trakcie zamieszania właścicielowi wyrwał się pies i podbiegł do ołtarza. Ojciec Święty rozejrzał się i ze spokojem pobłogosławił psa. Jak widać, po raz kolejny traktowanie psów dzisiaj i kiedyś bardzo się różni, oczywiście na korzyść psa w dzisiejszych czasach.
ponieważ przede wszystkim warto pamiętać, że Biblia posługuje się symbolami i zazwyczaj nie należy jej odczytywać dosłownie. W następnym odcinku przedstawię Wam ostatnią z religii Abrahama, czyli islam. Do usłyszenia, mam nadzieję.